Dziękuję panie profesorze za zaproszenie. Przede wszystkim również dziękuję bardzo jeszcze raz organizatorom za zaproszenie do tego znakomitego panu. Stałem przed dość trudnym zadaniem, jakim jest charakterystyka. Pewna refleksja nad ogólnie znanymi koncepcjami, ideami, które w swoim życiu naukowym zaproponował Maciej Zieliński. A z drugiej strony wiem, że są takie elementy z jego ujęć, zwłaszcza ujęć wykładni prawa, które wydaje mi się nie do końca są przez nas zapoznane, stąd z tych jego wielu ujęć wybrałem jedno, które wydaje się być interesujące z perspektywy zadań, jakie stawia się nam, uczestnikom tego panelu. Nie da się nie zauważyć, że takie dwa zagadnienia wybijają się na pierwszy plan, jeśli chodzi o twórczość naukową profesora Macieja Zielińskiego. To jest oczywiście poznanie sądowe oraz wykładnia prawa. I ja również nie będę w tej materii oryginalny, bo wybrałem właśnie te zagadnienia, które chciałbym z Państwem omówić, jednocześnie skonfrontować z Państwem jako tych, którzy uczestniczą w tejże konferencji. A pierwsza kwestia dotyczyłaby poznania sądowego i w takim szerokim tego słowa znaczeniu chciałem się krótko odnieść do tego, czy to poznanie sądowe proponowane przez profesora Zielińskiego przecież w latach 70. jakoś wpisuje się w ostatnio modną epistemologię społeczną. Zaś w przypadku wykładni prawa chciałbym skoncentrować się na jednym ciekawym aspekcie, o którym pisze pan profesor Zieliński w swoim dziele o wykładni prawa, dotyczący odpoznania normy prawnej. I w ten sposób chciałbym tylko przejść do tych zagadnień, które wydają mi się z perspektywy tych już wielu lat od napisania książki Poznanie sądowe, Poznanie naukowe, a następnie o wykładni prawa, czy to w pracy doktorskiej, czy następnie w 2002 roku wykładni prawa, jako te, które mogą dać nowe życie, nowy może do dyskusji nad wykładnią prawa i poznaniem sądowym. Zatem zacznijmy, szanowni państwo, od poznania sądowego. Po pierwsze, Maciej Zieliński był jednym z tych, który wskazał, czy też wykazał, że poznanie sądowe i poznanie naukowe różnią się. Co prawda, obiektywne poznanie rzeczywistości jest niezwykle ważne dla realizacji głównego celu jakiegoś postępowania sądowego, jakim jest prawda, ale nie jest to jedyna wartość. Zwróćcie uwagę na to, że taką wartością jest właśnie zasada humanitaryzmu, jak również zasada pewności prawa i inne. Na to zwróćcie uwagę na tą charakterystykę poznania sądowego, iż należy w tym, że poznaniu sądowym uwzględniać oceny. Wreszcie zwróćcie uwagę na tą zasadniczą różnicę między poznaniem sądowym a poznaniem naukowym, że poznanie sądowe w dużym stopniu związane łączyć należy z dokonywaniem czynności konwencjonalnych, które to w takim czynności konwencjonalnych oczywiście dokonywane są przez kompetentne organy, w tym przypadku organy sądowe, z tym należy oczywiście łączyć określone konsekwencje dokonywania tychże czynności konwencjonalnych. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to myśl taka o to, że ostatnio wskazuje się, iż w takiej teorii poznania rzeczywistości, zwłaszcza poznania rzeczywistości społecznej, funkcjonuje owa epistemologia społeczna, pokazująca na to, iż mówiąc krótko, między badaniem naukowym a kontekstem społecznym zachodzi znakomita zależność, można by tak w ten sposób powiedzieć. No to powstaje pytanie, czy to poznanie sądowe proponowane przez Macieja Zielińskiego w swojej pracy jakoś się ma do owej epistemologii społecznej. Największym ujęciu ta epistemologia społeczna zakłada, że między poznaniem a kontekstem społecznym zachodzi zależność. Otóż gdyby oczywiście przyjąć taką luźną interpretację tego, co proponuje Maciej Zieliński, jeśli chodzi o poznanie sądowe, to wydaje mi się, że w dużym stopniu, nie wiedząc oczywiście wtedy, kiedy pisał tą książkę, Maciej Zieliński uchwycił tą istotę rzeczy, tego, co nazywamy epistemologią społeczną. Jeżeli przyjąć, że epistemologia społeczna związana jest z jakąś historią instytucjonalną kraju, z dominującą metodologią nauk, dominującą teorią czy filozofią prawa, to niewątpliwie
jego ujęcie poznania synodowego mieściłoby się tak szeroko pojętej epistemologii społecznej. Wtedy zwłaszcza, kiedy podkreśla tak ogromną rolę właśnie procedury interpretacyjnej, czy też dyrektyw interpretacyjnych, czy to proponowanych przez teorię wykładni prawa, przez teorię prawa, czy też zastaną jako pewien pożytek z kultury, czy też tradycji prawniczej. Niewątpliwie to poznanie sądowe, które proponuje profesor Zieliński, jest oparte na założeniach metodologii nauk, które można by nazwać pozytywistyczną metodologią nauk. Nie da się ukryć też, że jego rozważania nad poznaniem sądowym są mocno ugruntowane na poznańskiej metodologii nauk, której ojcem, założycielem był szkoły, tejże szkoły był Jerzy Knita, Jerzy Topolski, Leszek Nowak. Ale z drugiej strony nie da się nie zauważyć, że już wtedy zauważył był, że ta metodologia pozytywistyczna nie może być oparta tak, nie może być tożsama, czy też podobna do metodologii nauk nomotetycznych, takie jak fizyka, tylko musi być oparta na metodologii nauk ideograficznych, takich właśnie jak historia, o której pisał Jerzy Topolski. Warto również zwrócić uwagę na to, że będąc w tej materii konsekwentnym, a jak doskonale wiemy, w wielu aspektach był bardzo konsekwentny w swoich poglądach i przetrwałości swoich koncepcji, tutaj faktycznie był, można powiedzieć, tym, który w sposób znakomity łączył elementy pozytywistyczne z takim oglądem wykładni czy poznania sądowego w szerszym tego słowa znaczeniu. Dlaczego? No bo co prawda przyjmował, iż podmiot ma bierną, że tak powiem, pozycję, jeśli chodzi o podmiot poznający. Sąd odróżniał sądy opisowe oczywiście od sądów wartościujących. Wskazywa, że język jest pewnym opisem świata, że niejasność języka jest wadą, ale jednocześnie podkreślał no to, o czym mówiłem wcześniej, iż poznanie sądowe w dużym stopniu wyznaczone jest tym kontekstem, zwłaszcza kontekstem kulturowym, a w szczególności w przypadku poznania sądowego i wykładni prawa tym, co można określić kontekstem doktrynalnym, jakim jest wypracowana z odpowiednim aparaturą językową i dyrektywalną teoria wykładni prawa. No dobrze, to w związku z tym należałoby krótko powiedzieć, jakie byłyby skutki takiego podejścia do poznania sądowego. Otóż wydaje mi się, czy w moim przekonaniu te skutki byłyby no, takimi, iż profesor Zieliński w mniejszym stopniu zwraca uwagi, czy w większym stopniu zwraca uwagi na procedurę interpretacyjną, na dyrektywy, a w mniejszym stopniu na to, co w niektórych kręgach jest bardzo modne, czyli postrzeganie tego kontekstu odkrycia owego podmiotu interpretującego, jakim jest interpretator. Czyli wszystkie te analizy dotyczące wpływu filozofii wykładni prawa, wpływu ideologii, wpływu no, tego, co nazywamy no, zależnością między światem życia, a światem podmiotu interpretującego. Tu w pewnym sensie oczywiście jest to zrozumiałe ze względu na postawę metodologiczną profesora Zielińskiego, no ale można powiedzieć, iż tego w jego analizach wykładni brakuje. No i ostatnia kwestia, która wiązałaby się z tym, z poznaniem sądowym, poznaniem naukowym, to kwestia, którą już w latach 70. profesor Zieliński zauważył, był, a która wydaje się być współcześnie bardzo aktualna. Pozwolę sobie zacytować jego książkę, a dokładnie ostatnie zdanie z książki profesora Macieja Zielińskiego, Poznanie sądowe, poznanie naukowe. Poznanie od wiedzy, biegłości, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności organów stosujących prawo zależy to, w jakim stopniu realizują one zasadę praworządności w samym sądowym postępowaniu poznawczym, a więc i to, w jakim stopniu ustawowy model poznania sądowego znajduje swoje urzeczywistnienie w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Wydaje mi się, że te słowa nie tracą na swojej aktualności, a wręcz odwrotnie. Można by je zacytować i traktować je jako cały czas aktualne. No i druga kwestia, którą chciałbym podjąć w tym moim krótkim referacie, wystąpieniu, to oczywiście wykładnia prawa. Nie będę oczywiście referował wszystkich tych zagadnień, które wiążą się z koncepcją, derywacyjną koncepcją wykładni prawa, z założeniami derywacyjnej koncepcji wykładni prawa. Wydaje mi się, że to są rzeczy dla wielu z nas bardzo no, klarowny i w pewnym sensie oczywiście. Zwrócić uwagę na jedną rzecz, która,
To nawiasem mówiąc, muszę tutaj oddać głos mojemu doktorantowi, mianowicie pan magister Michał Wieczorkowski zwrócił mi na jedną istotną kwestię, która w książce profesora Zielińskiego pojawiła się, a która przynajmniej dla mnie nie była taka oczywista i tak mocno eksplorowana do tej pory. Otóż poproszę o chwilę uwagi i zacytuję fragment książki Wykładnia prawa, zasady, reguły, wskazówki profesora Zielińskiego. Oto ten cytat. Aby móc orzec zgodność swojego sposobu rozumienia tekstu prawnego z normą prawną, które prawodawca chciał w tym tekście zawrzeć, trzeba by tę normę znać wcześniej. I to niezależnie od interpretacji tekstu prawnego, a to oczywiste jest przed dokonaniem interpretacji niemożliwe. Dalej, jak wskazuje Maciej Zieliński, trzeba przyjąć zasadę, że nie będzie się oceniało od poznania normy jako zgodnej czy niezgodnej treściowo z tą, która ustawodawca zawarł w przepisie, że wyinterpretowane jakieś normy na gruncie reguł R będzie przesądzało o tym, jaką normę ustawodawca w przepisie zawarł. Zatem idąc tym tropem, profesor Zieliński, Maciej Zieliński zakłada, że interpretacja tekstu prawnego jest konieczna do zidentyfikowania treści prawa, gdyż procedura wyznaczona przez reguły interpretacyjne nie tyle odkrywa, co konstytuuje treść. To wydaje mi się stanowisko nie tyle ewolucyjne, co rewolucyjne na miarę rewolucji kantowskiej, bowiem należałoby założyć, że to procedura interpretacyjna konstytuuje treść, a nie ją odtwarza. Poprawność oczywiście tej procedury i rezultatu wykładni, rozumiane oczywiście apragmatycznie, jest zagwarantowane przez poprawność procesu wykładni. To jest wykładni rozumiany właśnie w pragmatycznym, przy czym kryterium poprawności wykładni pragmatycznej jest to kryterium zgodności z określonymi dyrektywami interpretacyjnymi wypracowanymi przez teorię prawa. Czyli innymi słowy, gdyby przyjąć taką definicję, taką konkluzję profesora Zielińskiego, to prawo jest takim, no, nazwijmy to, tworem, zespołem norm, którego treść jest de facto wyznaczona przez dyrektywy interpretacyjne. Można by jeszcze iść dalej, iż nie ma prawa bez dyrektyw interpretacyjnych. Innymi słowy, jeszcze inaczej można powiedzieć, że dostęp do treści prawa jest możliwy tylko wtedy, kiedy poprawnie stosuje się dyrektywy interpretacyjne. Ale żeby stosować poprawnie dyrektywy interpretacyjne, a następnie poznać treść prawa, mówiąc krótko, należy poznać i zastosować w sposób taki, a nie inny dyrektywy interpretacyjne. Nawiasem mówiąc, to jest pewien przyczynek do tego, do pewnej reminiscencji, która wiąże mi się właśnie z ostatnimi latami życia profesora Zielińskiego. Wtedy byłem dość zdziwiony, żeby nie powiedzieć, zdziwiony taką pewną formą, nawet powiedziałem, kaznodziejską aktywności profesora, którym to na wielu forach i wielu organach starał się krzewić, może tak to ująć, promować derywacyjną koncepcję wykładni prawa. Wtedy do końca nie rozumiałem, skąd u niego taka wewnętrznie zaangażowanie, przekonanie, że tak powinien czynić i robić. Myślę tu oczywiście o wszystkich tych seminariach, które prowadził tak dla sądów, dla sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak i dla sędziów Sądu Najwyższego. Teraz po jakimś czasie zrozumiałem, że to jest oczywista konsekwencja przyjęcia tego, że to dyrektywy interpretacyjne, procedura interpretacyjna wyznacza nam de facto treść prawa. A jeżeli jest tak, to wiedza o tych dyrektywach jest kluczowa dla poznania treści prawa. Stąd myślę sobie ten ostatni okres takiej wielkiej dydaktycznego zaangażowania profesora w to, aby jak największa liczba osób poznała koncepcję derywacyjną, ma w tym sensie oczywiście sens jako konsekwencja uznania procedury interpretacyjnej jako istotnej dla treści prawa, jak i oczywiście jego poznania. No i kolejna kwestia, która z tym byłaby wiązała, to jest właśnie to, co profesor Zieliński nazywał ujednolicającą funkcją dyrektyw interpretacyjnych. Sam pisze. Otóż ta funkcja polega na tym, że ten sam przepis w różnych realiach interpretacji jest tak samo rozumiany, albo z tego samego przepisu odtwarza się w różnych sytuacjach interpretacyjnych te same normy.
I dalej. Koncepcja derywacyjna wychodzi naprzeciw postulatowi jednolitości wykładu w następujących aspektach. Nawet duże zróżnicowanie percepcji pierwotnej danego przepisu u poszczególnych interpretatorów nie musi wpłynąć na dalsze zróżnicowanie przebiegu i wyniku wykładni, gdyż każdy z interpretatorów, bez względu na jego percepcję pierwotną, musi dalej wykonać te same czynności interpretacyjne, tak jakby jego percepcji pierwotnej w ogóle nie było. Skrótowo rzecz ujmując, bez względu na to, co było na początku interpretacji, ma postępować dalej tak, jakby nie było nic. To wydaje mi się, że z tych wielu zdań, które czerpiemy, które po których sięgamy z wykładni prawa, to jedno przynajmniej dla mnie z tej perspektywy dzisiejszej umknęło i faktycznie pokazuje nam tą, no, aż się prosi powiedzieć, do bólu proceduralną podejście do wykładni prawa, jak i jej rezultatów. I w konsekwencji można powiedzieć, że istnienie takich, a nie innych, takiego, a nie innego określonego zbioru dyrektyw interpretacyjnych jest, oczywiście zdaję sobie sprawę z pewnej kontrowersji tego stanowiska, jest warunkiem istnienia samego prawa. Jest tak bowiem, bo znaczenie tekstu prawnego jest zrelatywizowane do określonego zbioru dyrektyw interpretacyjnych, a znaczeniem tekstu prawnego są normy prawne. To następstwem braku dyrektyw jest brak norm prawnych. No i ten pogląd, który oczywiście jest pewną interpretacją no, tej ogromnej roli dyrektyw interpretacyjnych i procedury interpretacyjnej, pozwala zrozumieć fakt, że odpowiedzią na autorów koncepcji derywacyjnej na powyższy problem, to jest próba dostarczenia tego, o czym wspomniałem wielokrotnie, zespołu reguł wskazujących to wszystko, co należy uczynić, by uzyskać z przepisów jednoznaczne normy postępowania. I to tyle, jeśli chodzi o kwestie dotyczące poznania sądowego i kwestie wykładni prawa, które uznałem ze tych wielu, wielu koncepcji, które profesor Zieliński dał nam jako uczniom i jego naukowcom w Polsce, jak i za granicą. Wydaje mi się, że są to rzeczy na tyle ciekawe, że warto je wspomnieć, a dla niektórych wskazać jako zupełnie nowe. No i kończąc, parę słów chciałbym sformułować kilka słów, czy też kilka refleksji dotyczących, no, moim zdaniem, pożytków, jakie płyną z tak rozumianej teorii wykładni prawa, czy też założeń teorii wykładni prawa proponowanych przez Macieja Zielińskiego. Otóż pierwszym pożytkiem, jak mi się wydaje, oczywiście jest to, że uznałbym, że ten zbiór nieuporządkowanych maksym dyrektyw interpretacyjnych, dla których określany mianem jus interpretandi, jest z perspektywy jego założenia, nie powiem, że jest zespołem nieuprawnionym, czy też dającym złe konsekwencje, ale takim, który pokazuje, że w sytuacji dokonywania wykładni prawa, odwoływanie się do uporządkowanego zespołu dyrektyw interpretacyjnych, oparty na solidnych podstawach teoretycznych, ma, mówiąc krótko, sens i znaczenie. Dlaczego? No bo właśnie pozwala nam ujednolicić wykładnię interpretacyjną. Pozwala nam, mówiąc krótko, oprzeć nasze rozumowanie na jasnych kryteriach. Zdaję sobie sprawę, że są to kryteria proceduralne, a jednak kryteria. Innymi słowy, oczywistym jest to również, że jak każde dyrektywy interpretacyjne, jak każdy formalizm w stosowaniu dyrektyw interpretacyjnych jest groźny. Ale z pewnością jest to pewien element, który pozwala nam, mówiąc krótko, w tym nieuporządkowanym świecie wykładni prawa, no, traktować jako coś stałego. Coś, co pozwala nam, mówiąc krótko, wyzwolić się z tych, nazwijmy to, oków nieoznaczoności, czy też niedookreśloności reguł i wartości. Druga kwestia to jest taka, iż faktycznie jest konsekwencją tego, czym mówimy, kiedy mówimy o derywacyjnej koncepcji wykładni prawa i tym proceduralnym i tej proceduralnym aspekcie tejże wykładni, czyli położenie ogromnego nacisku na procedury i na dyrektywy, jest to, że faktycznie w takich czasach, jakich żyjemy współcześnie, czyli w czasach przełomu politycznego czy też prawnego, odwołanie się do swoistego, nazwijmy to, filaru, czy też fundamentu, wzorca, jakim jest derywacyjna koncepcja wykładni, ma moim zdaniem no, też również i znaczenie społeczne, żeby nie powiedzieć polityczne, też mówiąc krótko, szeroko rzecz ujmując, również i kulturowe. Jeszcze bym Proszę?
Jeszcze minuta, panie profesorze. Już właśnie, już panie profesorze, kończę. I trzecia kwestia to taka, którą już wcześniej podkreśliłem, mianowicie to ogromna rola, jaką przypisuje Maciej Zieliński edukacji prawniczej. Wspominałem, skąd się owa doniosłość edukacji prawniczej bierze u profesora Macieja Zielińskiego, ale wydaje mi się, że to również jest nauka dla nas. Ogromna rola edukacji prawniczej, zwłaszcza edukacji z zakresu teorii wykładni prawa, ma swoje ogromne podstawy tak w pracy profesora Zielińskiego, jak myślę, wydaje, że w naszych doświadczeniach dydaktycznych. No i czwarta kwestia to taka, która wydaje się być dość oczywista z perspektywy konsekwencji tego proceduralnego ujęcia wykładni prawa traktowanej, tak jak Państwu wspomniałem powyżej, wcześniej. Mianowicie to może być tak, iż te procedury interpretacyjne można by traktować jako swoistą legitymizację decyzji interpretacyjnej. Czyli uznanie, że pewne kroki, które podejmowane są zgodnie z pewną teorią, w tym przypadku derywacyjną teorią wykładni prawa, mogą w ten czy inny sposób legitymizować decyzję, nie tylko jej treść materialną, ale również i sposób dochodzenia do owej decyzji interpretacyjnej. I ostatnia kwestia już naprawdę to jest właśnie obiektywność dokonywania wykładni. Oczywistym jest to, że w tym przypadku można mówić o obiektywności dokonywania wykładni, czy dochodzenia do decyzji interpretacyjnej, która jest wyznaczona owa obiektywność uporządkowanym zbiorem dyrektyw interpretacyjnych. Jest to, można powiedzieć, swoista obiektywność proceduralna, bowiem jest oczywiście swoistym odpryskiem dyskusji o tym, w jakim zakresie jest, w jakim zakresie, czy w ogóle jest możliwe do dojście do materialnej prawdy obiektywnej. Proceduralna obiektywność wykładni prawa jest, wydaje mi się, tego dowodem na to, że odwołanie się do procedury interpretacyjnej w propozycji profesora Macieja Zielińskiego może nam pozwolić wyjść z pułapki dochodzenia do prawdy obiektywnej, a nadto do pułapki subiektywizmu, tak często spotykanego w naszych rozważaniach o wykładni, o prawie polityce, prawie moralności. Bardzo dziękuję za jeszcze raz za uwagę, za zaproszenie. I z mojej strony to tyle. Oczywiście nie wchodzę w wszystkie te elementy, które dotyczą profesora Zielińskiego. Każdy z nas wie, że to był twardy polemista, a jednocześnie w ujęciach czysto indywidualnych, osobistych, znakomity mówca, znakomity dydaktyk, a jednocześnie purysta językowa, jednocześnie ten, który lubił zabawy słowne, językowe, gry językowe. To wszystko składa się na to, że to postać wyjątkowa, żeby nie powiedzieć wybitna. Dziękuję bardzo.